Tertulian. O strojeniu się kobiet. Księga pierwsza. Gdyby tu, na ziemi, istniała tak wielka wiara, jak wielka zapłata za nią jest oczekiwana w niebie, zgoła żadna z was, umiłowane siostry, z chwilą poznania Boga żywego i zrozumienia swego, to jest niewiasty stanu, nie pożądałaby stroju ładniejszego, a cóż dopiero wspanialszego, lecz każda żyłaby raczej w żałobie, a nawet zaniedbywałaby swój wygląd zewnętrzny, ponieważ wskazywałaby na siebie, jako na Ewę, żałującą i pokutującą, aby przez wszelką odzież pokutną pełniej naprawiła to, co się ciągnie od Ewy. Mam na myśli hańbę grzechu pierworodnego i niesławę upadku rodzaju ludzkiego. W bólach i trwodze rodzisz, niewiasto, i musisz trzymać się męża swego, a on jest twoim panem. I ty nie chcesz zrozumieć, że jesteś Ewą? Jest w mocy wyrok Boga nad twoją płcią na tym świecie. Musi więc trwać dalej i twoja wina. Ty jesteś furtą szatana. Ty dotknęłaś owego drzewa. Ty pierwsza złamałaś boskie prawo. Ty właśnie namówiłaś tego, do którego diabeł nie mógł się zbliżyć. Z łatwością doprowadziłaś do upadku mężczyzny Adama, obraz Boga. Przez twoją karę, to jest śmierć, nawet Syn Boży musiał umrzeć. A tobie przychodzi do głowy przeozdabiać swoją powłokę cielesną? Dobrze, rób tak. Jeśli od początku świata Milezyjczycy strzygli owce, Serowie przędli jedwabie, mieszkańcy Tyru farbowali, Frygijczycy haftowali, Babilończycy przetykali szaty, na których perły rzucały jasny blask, a rubiny lśniły czerwono, jeśli również samo złoto już z ziemi razem z chciwością wychodziło, jeśli już i zwierciadłu wolno było kłamać, to czy Ewa tego pożądała, wygnana z raju, już umarła? Sądzę, że nie. Nie powinna więc i teraz pożądać tego, ani znać, jeśli pragnie na nowo wrócić do życia. Nie miała ona tych rzeczy, ani ich nie znała, kiedy żyła w Bogu. Wszystkie przecież są przeszkodami skazanej i umarłej kobiety, przygotowane jakby dla wystawności pogrzebu. Bowiem i ci, którzy te rzeczy zapoczątkowali, zostali potępieni i przeznaczeni na karę śmierci. Owi mianowicie aniołowie, którzy rzucili się z nieba do córek ludzkich, także i ta również hańba przypada kobiecie. Kiedy bowiem i pewne surowce słusznie ukryte i bardzo wiele sztuk nieszczęśliwie odsłoniętych wyjawili światu, o wiele bardziej niedoświadczonemu, bo przecież odkryli kopalnie, wskazali na przyrodzone właściwości ziół, zapoznali z działaniem zaklęć i wszelką żądzę wiedzy uwolnili z więzów, aż do wyjaśnienia gwiazd. Wtedy szczególnie i jakby specjalnie kobietom dostarczyli tego środka niewieściego stroju, siejących blask drogich kamieni, którymi zdobi się naszyjniki i pierścienie ze złota, którymi obciąża się ramiona, i farb z purpury, którymi barwi się policzki i wełny, i tego samego czarnego proszku, którym przedłuża się kąciki oczu. Jakie właściwości mają te rzeczy, można orzec już na podstawie przymiotów i natury ich nauczycieli. Ponieważ nie mogli ani ukazywać, ani dawać niewinności, grzesznicy, czystości, kochankowie, a bojaźni Bożej, zdrajcy ducha. Jeśli trzeba mówić o pouczeniach, to źli nauczyciele źle musieli pouczać. A jeśli były one nagrodą za rozpustę, to żadna nagroda za rzecz haniebną nie jest nigdy zaszczytna. Dlaczego zależało im tak bardzo, by pouczać o czymś takim lub czegoś takiego dostarczać? Czyż kobiety nie mogłyby podobać się mężczyznom i bez świecidełek, i bez kunsztownych ozdób, skoro one jeszcze bez strojów i bez ozdób, a nawet, że tak powiem, bez kultury i ogłady, wywarły wrażenie na aniołach? Czy też oni uchodziliby za lichych i przez bezpłatne obcowanie za bezczelnych kochanków, gdyby kobietom zwabionym w małżeństwo nic nie przynieśli w darze? Lecz tak nie można sądzić. Nie mogły niczego więcej pragnąć te, które posiadały aniołów. Przecież dobrze wyszły za mąż. Aniołowie natomiast, którzy przynajmniej od czasu do czasu myśleli o tym miejscu, z którego zostali wygnani i tęsknili za niebem, gdy ulotniły się chwile rozkoszy, właśnie za to kobiece dobro, jakim jest naturalny powab, ponieważ stał się on przyczyną nieszczęścia, tak się odpłacili, by na nic nie przydało się im ich szczęście, lecz by odarte z prostoty i niewinności, razem z nimi stały się powodem obrazy Boga. Byli pewni, że wszelka żądza sławy, wszelka próżność i chęć podobania się przy pomocy ciała są niemiłe Bogu. To są oczywiście ci aniołowie, których my będziemy sądzić. To są ci aniołowie, których się przy chrzcie wyrzekamy. To są te ich sprawki, z powodu których zasłużyli oni na to, by przez człowieka byli sądzeni. Czegóż więc szukają ich sprawy u ich własnych sędziów? Co wspólnego mają potępiający z potępianymi? Sądzę, że tyle co Chrystus z Belialem. Z jaką stanowczością zasiądziemy na sędziowskim krześle, by wydać wyroki przeciwko tym, których darów pragniemy? Albowiem i wam także obiecana na ten czas natura wspólna z aniołami i płeć wspólna z mężczyznami zapewnia tę samą godność sędziowską. Jeśli więc tutaj już nie ocenimy z góry przez uprzednie potępienie tych rzeczy, które potem w nich będziemy musieli potępiać, to wówczas oni raczej będą nas sądzić i potępiać.
Wiem, że księga Henocha, która tę rolę przydzieliła aniołom, nie jest uznawana przez niektórych, ponieważ nie zalicza się do kanonu żydowskiego. Ich zdaniem, jak sądzę, ona, wydana przed potopem, po tej katastrofie świata powodującej ogólne zniszczenia, nie mogła się zachować. Jeśli takie są ich racje, to niech przypomną sobie, że prawnuk Henocha, Noe, wyszedł cało z potopu. On to dzięki przynależności rodowej i dziedzicznej tradycji słyszał i pamiętał o łasce, jaką miał pradziad jego u Boga i o wszystkich jego pouczeniach, ponieważ Henoch synowi swemu, Matuzali, polecił jedynie przekazanie znajomości tych rzeczy swoim potomkom. Bez wątpienia przeto mógł Noe w posłannictwie nauczania zastąpić go, zwłaszcza że i w przeciwnym razie nie zamilczałby o zamyśle Boga, swego obrońcy, jak i o chwale własnego domu. Jeśli by to było mało przekonywujące, to również następujące rozważanie broniłoby nauki tego pisma. W taki sam sposób mógłby je, gdyby zostało zniszczone gwałtownym potopem, w duchu znowu odtworzyć, w jaki po zniszczeniu Jerozolimy, wziętej szturmem przez Babilończyków, wszystkie dzieła żydowskiej literatury przez Ezdrasza, jak wiadomo, zostały odnowione. Lecz ponieważ Henoch w tym samym dziele mówił także o Panu, nie wolno nam niczego w ogóle odrzucać, co nas dotyczy. I czytamy, że każde pismo zdolne do zbudowania jest natchnione przez Boga, a później przez Żydów, wiadomo dlaczego, zostało odrzucone, jak i prawie wszystkie inne pisma, które mówią o Chrystusie. I wcale nie jest to dziwne, że oni nie przyjęli pewnych pism, które mówią o Nim, ponieważ i Jego samego, który we własnej osobie do nich przemawiał, mieli nie uznać. Co więcej, Henoch ma świadectwo o sobie u apostoła Judy. Niech w tej chwili na ozdobach kobiecych nie wypala się żadnego piętna potępiania ich z góry z powodu losu, jaki spotkał ich wynalazców. Niech niczego aniołom owym nie zarzuca się, oprócz odtrącenia z nieba i stosunków cielesnych. Właściwości samych rzeczy zbadajmy, ażebyśmy mogli uchwycić również sposoby wzbudzania przez nie pożądliwości. Na wygląd zewnętrzny kobiety składają się dwa czynniki – strój i środki upiększające. Strojem określamy to, co zwie się ohendustwem, środkami upiększającymi to, co wypada nazwać nieohendustwem. Do stroju zalicza się złoto, srebro, drogie kamienie i suknie, do środków upiększania się pielęgnowanie włosów, skóry i tych części ciała, które wzbudzają pożądliwość oczu. Jednemu stawiamy zarzut próżności, drugiemu nierządu. Już więc na tej podstawie, służebnico Boża, która podlegasz ocenie według innych przepisów, to jest pokory i czystości, jasno dostrzegasz, co z tego będzie odpowiednie do Twego trybu życia. Złoto i srebro, dwa główne środki uznawanej w świecie ozdoby, z konieczności muszą być tym, skąd pochodzą, mianowicie ziemią. Jest ona z pewnego szlachetniejszego rodzaju, ponieważ w morderczych hutach, przeklętych kopalniach, w ogniu zostawiła naturę pierwiastka ziemskiego, zroszona łzami skazanych na pracę przymusową i odtąd uciekinierka z kopalń zamieniła się z narzędzia tortur w środek ozdoby, z cierpień w rozkosz, z hańby w zaszczyt. Jednakowo przedstawia się sprawa z żelazem, spiżem i innymi najpospolitszymi metalami, i ze względu na pochodzenie z ziemi, i ze względu na obróbkę. Dlatego istota złota i srebra nie może uchodzić za ani trochę szlachetniejszą w swojej naturze. Ale gdyby wysoko ceniono złoto i srebro z jakości ich zastosowania, to w takim razie wartość żelaza i spiżu byłaby większa, gdyż ich zastosowanie jest tego rodzaju, że same świadczą ludziom usługi w większym zakresie i bardziej potrzebne, a ponadto ze słuszniejszych względów potrafią zastąpić złoto i srebro. Bowiem i pierścienie bywają z żelaza, a historia dawnych wieków dotąd przechowuje pamięć o pewnych naczyniach do jedzenia i picia wykonanych z brązu. A kto inny niech stwierdzi, czy także do niechlujnych rzeczy szalone bogactwo nie posługuje się naczyniami ze złota i srebra. Z pewnością ani nie orze się pola przy pomocy złota, ani nie spaja się okrętu siłą srebra. Żadna motyka nie zanurza złota w ziemię, żaden gwóźdź nie wprowadza srebra w deskę. Przemilczam to, że potrzeby całego życia wiążą się z użyciem żelaza i spiżu, ponieważ nawet owe metale, przynoszące bogactwo, gdy mają być wydobyte z kopalń i przygotowane do jakiegokolwiek użytku, nie mogą się obejść bez pomocnej siły żelaza i spiżu. Czyż więc nie należy się zastanowić, skąd złoto i srebro nabywają tak wielkiej wartości i stawia się je wyżej niż inne metale pokrewne co do pochodzenia i lepsze co do użyteczności? Lecz i te kamyczki, które łączą swą świetność ze złotem, za cóż innego mam uważać niż za odpadki tej samej ziemi? Nie są one niezbędne ani do położenia fundamentów, ani do podtrzymywania dachów, ani do wzmocnienia pował. Potrafią jedynie wzbudzać podziw u kobiet, ponieważ z wysiłkiem są szlifowane, aby jaśniały, podstępnie obsadzane, aby świeciły i ostrożnie wiercone, aby zwisały i udzielały złotu grzesznego blasku. Lecz jeśli cośkolwiek próżność wyłowi z Morza Brytyjskiego albo Indyjskiego, to jest to rodzaj mięczaka, wcale niesmaczniejszy od ślimaka czy ostrygi, a cóż dopiero od muszli olbrzymiej. Do tego stopnia znam się na owocach morza. Jeśli więc ta muszla ma wewnątrz jakieś narośla, winno to być raczej jej skazą niż ozdobą.
I chociaż narośl owa nazywa się perłą, to jednak nie należy jej uważać za nic innego, jak za twardą i okrągłą brodawkę owej muszli. Podobno i z czoła wężów wydobywa się drogie kamienie, tak jak i w mózgu ryb znajduje się jakaś substancja kamienista. Tego jeszcze brakowałoby chrześcijance, aby od węża zapożyczała ozdoby. Czy w ten sposób zetrze głowę diabła, gdy z głowy jego gotuje ozdoby dla swego karku, a nawet i głowy? Wszystkie te rzeczy są w cenie jedynie z powodu swej rzadkości i obcego pochodzenia. Przynajmniej w rodzinnych stronach nie mają tak wielkiej wartości. Obfitość zawsze sobie samej szkodzi, powodując lekceważenie. U niektórych ludów barbarzyńskich trzyma się ludzi w obozach pracy skutych złotem, ponieważ złoto znajduje się na miejscu i w wielkiej ilości i obciąża się złoczyńców bogactwem tym większym, im większymi są przestępcami. Niekiedy naprawdę można było poznać, jak się złota nie kocha. Widzieliśmy w Rzymie, jak wspaniałość szlachetnych kamieni wstydziła się przed matronami z powodu lekceważenia ze strony Partów, Medów i innych pokrewnych im ludów. I niemalże nie występuje w ogóle w użyciu jako ozdoba, chyba że wyjątkowo. Szmaragdy ukrywają się w pasach, owalne kamienie swojej pochwy zna tylko miecz u boku, a wielkie perły pragną wynurzyć się z błota na butach. Niczego w końcu nie mają tak obficie wysadzanego drogimi kamieniami, jak to, co nie powinno w ogóle być nimi wysadzane. Tą drogą nie narzucają się one uwadze, albo dlatego narzucają, by lepiej pokazać, w jakiej są pogardzie. Podobnie ich niewolnicy używają szat cenionych z powodu ich koloru, a i ściany niewłaściwie używają zamiast malowidła tkanin purpurowych, ciemnobłękitnych i tzw. królewskich kobierców, które wy prujecie i mozolnie przerabiacie. Tańsza jest u nich purpura niż czerwona glinka. Jakże można należycie cenić szaty na podstawie fałszowania kolorów im należnych? Bóg nie ma upodobania w niczym, czego sam nie stworzył. Czyż nie mógł on rozkazać, aby owce rodziły się purpurowe albo stalowo-niebieskie? Jeśli mógł, w rzeczywistości nie chciał. A czego Bóg nie chciał, tego w żadnym razie nie godzi się tworzyć. Nie są z natury najlepsze twory, które nie pochodzą od Boga, stwórcy natury. W ten sposób można poznać, że pochodzą one od diabła, fałszerza natury. Od nikogo innego nie mogą przecież pochodzić, jeśli nie pochodzą od Boga, ponieważ musi pochodzić od jego przeciwnika to, co nie pochodzi od Boga, a oprócz diabła i jego aniołów nie ma innego przeciwnika Boga. Zresztą, jeśli te przedmioty pochodzą od Boga, to nie zaraz także i tego rodzaju ich skutki, ponieważ co do każdego z nich zachodzi pytanie, skąd jest, do czego zmierza i jaki jest jego cel. Albowiem i wszystkie bezbożne uciechy pogańskich widowisk, a wydaliśmy o nich osobne dzieło, nawet samo bałwochwalstwo opiera swe istnienie na tym, co pochodzi od Boga. Nie powinien jednak chrześcijanin dlatego ulegać szaleństwom cyrku, ani okrucieństwom areny, ani niemoralności sceny, ponieważ i konia, i panterę, i głos Bóg dał człowiekowi. Podobnie jak chrześcijanin nie będzie dlatego dopuszczał się bezkarnie bałwochwalstwa, ponieważ i kadzidło, i wino, i ogień, który nimi się utrzymuje, zwierzęta, które się ofiarowuje, są tworem Boga, ponieważ nawet sama materia, której oddaje się cześć, należy do Boga. Tak więc i ocena dotycząca zastosowania przedmiotów materialnych, wychodząc od Boga, przewrotnie się usprawiedliwia, jako coś obcego Bogu, jako coś winnego, oczywiście światowej pychy. Albowiem, jak niektóre rzeczy rozdzielone przez Boga na poszczególne kraje i tereny morza są sobie nawzajem obce, a na obczyźnie z kolei rzadkie, tak w swojej ojczyźnie słusznie, jeśli w ogóle ma to miejsce, albo są w małej cenie, albo nie budzą pożądania, ponieważ wśród nich nie ma takiej rządzy sławy, która wśród swoich jest słaba. Lecz wskutek podziału posiadłości, którego Bóg dokonał według swojej woli, rzadkość i niezwykłość znajduje zawsze u obcych upodobanie z tej prostej przyczyny, że się nie posiada tego, co Bóg gdzie indziej umieścił, co wzbudza żądzę posiadania. Z niej wyłania się inna wada, brak umiaru w posiadaniu, ponieważ musi być zachowana miara nawet wtedy, jeżeli trzeba coś posiadać. Na tym polega ambicja. Dlatego należy objaśnić jej nazwę, ponieważ żądza, która powstaje w duszy, przekształca się w pragnienie doznania czci. Wszelkie oczywiście pragnienie, którego, jak powiedzieliśmy, nie podsunęła ani natura, ani prawda, lecz skażony przymiot duszy i inne wady próżności i żądzy sławy. Tak na przykład podniosła ceny rzeczy, by i siebie również pobudzić. Żądza bowiem staje się tym większa, im wyżej oceniła przedmiot pożądany. Z małej szkatułki wyjmuje się cały majątek. Na jedną nić konopną przyczepia się milion sestercji. Delikatna szyja nosi posiadłości ziemskie i domy czynszowe. Delikatne uszko trwoni fortunę, a każdy palec z lewej ręki drwi z jednego worka złota. Taką siłę posiada żądza. Jedna kobietka na swym ciele nosi dochód olbrzymiego majątku. Księga druga. Służebnice Boga żywego, współniewolnice i siostry moje, na tej samej zasadzie współniewolnictwa i braterstwa, na jakiej zaliczam się do was, wprawdzie jako całkiem ostatni ze wszystkich, odważam się przemówić do was.
Zaiste, nie zabiegam tu o przypodobanie się, lecz przygotowuję drogi dla życzliwości w sprawie waszego zbawienia. Zbawienie to, nie tylko kobiet, lecz także mężczyzn, opiera się szczególnie na wypełnianiu zasad obyczajności. Skoro bowiem wszyscy jesteśmy świątynią Boga, skutkiem przyjęcia i poświęcenia przez Ducha Świętego, to obyczajność jest strażniczką i zwierzchniczką tej świątyni. Ona też nie pozwala wejść niczemu skalanemu i bezbożnemu, aby Bóg, który zamieszkuje w niej, obrażony nie opuścił skalanej siedziby. Lecz my teraz rozprawiamy nie o czystości, wystarczająco bowiem ją nakazują aktualne wszędzie boskie przykazania, lecz mówimy o tym, co z nią się łączy, to jest, jakie powinno być wasze zachowanie się. Większość bowiem z was, niech mi Bóg pozwoli zganić to złe nastawienie u wszystkich, albo z prostej nieświadomości, albo z zuchwałej hipokryzji, tak się zachowują, jakby czystość polegała na samej nienaruszalności ciała i odrazie do nierządu, a zewnętrzna strona nic nie znaczyła, to jest sposób ubierania i upiększania się. Nadal bowiem poświęcają tę samą co poprzednio uwagę swemu wyglądowi i piękności. Zewnętrznym wyglądem nie różnią się od poganek, którym brak znajomości, czym jest prawdziwa czystość. Ponieważ u tych, którzy nie znają Boga, opiekuna i nauczyciela prawdy, nie ma wcale prawdy. Nawet jeśli trochę skromności można przyjąć u poganek, to z pewnością jest ona tak niedoskonała i nieuporządkowana, że chociaż w pewnym stopniu utrzymuje się w sercu, zanika jednak w swobodzie stroju i zgodnie z przewrotnością pogan wykazuje pożądanie tego, czego skutków unika. Czy jest wreszcie taka, która by nie pragnęła nawet podobać się obcym mężczyznom, która by dlatego właśnie nie chciała się malować, aby nie wzbudzić pożądania? Chociaż i to właściwe jest pogańskiej obyczajności, nie grzeszyć, ale jednak pragnąć tego, albo nie pragnąć, a jednak się nie wzbraniać. Cóż dziwnego, wszystko co nie pochodzi od Boga jest wypaczone. Niech te, które niezbyt mocno trwają w dobrym, starają się, aby nie dołączyły zła do tego, w czym trwają, a dzieje się to łatwo. Wy musicie odróżniać się od poganek, jak pod innym względem, tak również i postępowaniem, ponieważ macie być doskonałe, jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebiesiech. Musicie natomiast wiedzieć, że właściwością doskonałej, to znaczy chrześcijańskiej obyczajności, jest nie tylko nie pragnąć pożądania siebie, lecz także czuć do tego wstręt. Po pierwsze, ponieważ nie z niezepsutej świadomości pochodzi chęć podobania się dzięki piękności, która, jak wiemy, jest naturalnym bodźcem do pożądania zmysłowego. Dlaczego więc wzbudzasz w sobie to zło? Dlaczego zapraszasz do tego, do czego zgodnie z twoim wyznaniem jesteś daleko? Po drugie, nie powinniśmy otwierać drogi pokusom, które niekiedy, co Bóg oddala od wiernych, przez natarczywość prowadzą do ulegnięcia im, a z pewnością niepokoją ducha przez zgorszenie. Powinnyście przeto postępować z taką świętością i w takiej pełni wiary, abyście były pewne i spokojne o wasze sumienie, życząc sobie, ażebyście w tym wytrwały, a jednak nie dufając w sobie. Kto bowiem dufa w sobie, mniej się boi. Kto mniej się boi, jest mniej ostrożny. Kto jest mniej ostrożny, jest w większym niebezpieczeństwie. Bojaźń jest podstawą zbawienia, a dufanie w sobie przeszkodą w bojaźni. Jest więc rzeczą pożyteczniejszą, o ile obawiamy się, że możemy zgrzeszyć, niż jeśli byśmy zakładali, że nie możemy ulec pokusie. Licząc się bowiem z taką możliwością, będziemy się lękać. Lękając się, będziemy się wystrzegać. Wystrzegając się, będziemy zbawieni. Natomiast jeśli byśmy zbytnio ufali sobie, to mimo lęku czy ostrożności, niełatwo będziemy mogli osiągnąć zbawienie. Kto bez obawy żyje i nie okazuje troski, nie ma poczucia pewnego i mocnego bezpieczeństwa. A kto jest pełen troski, ten naprawdę będzie mógł być spokojny. Pan bowiem w miłosierdziu swoim troszczy się o sługi swoje, w ten sposób, że szczęśliwi mogą być spokojni o swój los. Dlaczego zaś stajemy się niebezpieczeństwem dla bliźniego? Dlaczego powodujemy w nim pobudliwość? A jeśli Pan, doskonaląc prawo, nie wprowadza rozróżnienia w karze za dopuszczenie się do nierządu, nie wątpię, czy może nie zostać ukarany ten, kto dla bliźniego stał się przyczyną upadku. Ginie on bowiem, skoro tylko pożądał twojej piękności i dopuścił się już w swoim sercu tego, czego pożądał. A ty stałaś się dla niego mieczem śmierci i chociaż sama byłabyś wolna od winy, nie będziesz bez zarzutu. Gdy na przykład na czyimś polu dokonano rozboju, to wina wprawdzie nie spadnie na właściciela, ale skoro posiadłość ziemska okryje się niesławą, to i właściciel również okryje się hańbą. Czy miałybyście się malować po to, aby inni ginęli? Gdzie więc jest przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego? Nie troszczcie się tylko o siebie, lecz także i o drugiego. Żadna wypowiedź Ducha Świętego nie może kierować i odnosić się jedynie do chwilowych spraw, a nie dla pożytku w każdej sytuacji. Skoro więc i nasze, i bliźnich dobro zależy od pielęgnowania niebezpiecznej urody, wiedzcie, że musicie nie tylko wzbraniać się od myśli o sztucznym i wypracowanym wdzięku, lecz także ukrywać naturalną piękność i wymazać ją z pamięci i być wobec niej obojętnymi, aby w ten sposób nie stanowić uciążliwej pokusy dla oczu.
Chociaż nie można oskarżać wdzięku jako szczęśliwego przymiotu ciała, jako wyraz sztuki plastycznej Boga, jako jakiejś dobrej powłoki duszy, to jednak trzeba się go obawiać z powodu zakusów i niepowściągliwości wielbicieli. Tego także Abraham, ojciec wiary, bardzo bał się w piękności swojej żony i wybawił się od przykrości, skłamawszy, że jest jego siostrą. Załóżmy teraz, że zewnętrznej piękności nie trzeba się obawiać i uznajmy, że nie jest ona ani uciążliwa dla posiadaczek, ani zgubna dla pożądających, ani też niebezpieczna dla bliskich, niewystawiona na pokusy, nie powodująca zgorszenia. Wystarczy, że nie jest ona niezbędna dla służebnic Boga, albowiem gdzie jest skromność, tam piękność jest zbyteczna, ponieważ rozpusta jest właściwym użytkiem i owocem piękności, chyba że ktoś uważałby, że inne plony zbiera powab ciała. Pomnażałyby piękność te, którym została nadana, a inne, którym jej nie udzielono, szukałyby jej, natarczywie zaś domagają się jej te, które sądzą, że przewyższają same siebie, skoro przewyższają kogoś drugiego. Może ktoś powie, cóż więc, czy po odrzuceniu zmysłowości i uznaniu czystości nie wolno się cieszyć jedynie z pochwały piękności i szczycić się z zalet ciała? Niech uważa ten, komu szczycenie się ciałem sprawia przyjemność. Co do nas, po pierwsze, nie ma u nas żadnej żądzy sławy, ponieważ sława jest sposobem wynoszenia się, a wynoszenie się nie przystoi wyznawcom pokory, zgodnie z rozkazem Boga. Po drugie, jeżeli wszelka sława jest próżna i głupia, to o ile bardziej chełpienie się ciałem, przynajmniej dla nas. Jeśli bowiem trzeba się przechwalać, to powinniśmy chcieć podobać się duchowo, a nie cieleśnie, ponieważ ubiegamy się o wartości duchowe. Cieszmy się tym, czym się zajmujemy. Szukajmy sławy w tym, skąd spodziewamy się zbawienia. Z pewnością będzie się przechwalał chrześcijanin także ciałem, ale wtedy, gdy ono wytrwa, rozszarpane dla Chrystusa po to, aby duch w nim został ukoronowany, a nie po to, aby ciało ściągało na siebie oczy i westchnienia młodzieńców. Dlatego słusznie będziecie pogardzać tym, czego w was zupełnie nie ma, jeśli nie będziecie miały, i lekceważyć, jeśli posiądziecie. Święta kobieta, jeśli jest z natury piękna, nie powinna mieć w tym względzie okazji. A jeśli nawet miałaby, to ona nie powinna jej pomagać, lecz przeszkadzać. Będę mówił jak do poganek, zwracając się do was z zaleceniem przyjętym dla wszystkich. Powinnyście się podobać tylko waszym mężom, a w tym stopniu będziecie się im podobać, w jakim nie będziecie się starać podobać innym mężczyznom. Spokojne bądźcie błogosławione. Żadna żona nie jest brzydka dla swojego męża. Dosyć się podobała, skoro została wybrana, czy to dzięki piękności, czy to dzięki zaletom charakteru. Niech żadna z was nie sądzi, że musi ściągnąć na siebie nienawiść i odwrócenie męża, jeśli nie będzie się stroiła. Każdy mąż domaga się czystości, piękności zaś wierzący zapewne nie żąda, ponieważ nie wabią nas te dobra, które cenią poganie. Niewierzący przeciwnie, mają za podejrzaną, według owego niecnego wyobrażenia pogan o nas. Dla kogo więc pielęgnujesz swą urodę? Jeżeli dla wierzącego, to on jej nie żąda. Jeśli dla niewierzącego, ten ufa tylko naturalnej. Dlaczego więc chcesz podobać się albo podejrzewającemu, albo temu, kto jej nie żąda? Tego nie podsuwam, aby polecać wam zupełnie zdziczały i zwierzęcy wygląd, ani nie przekonuję o pożytku brudu i niechlujstwa, lecz o istotnym i słusznym sposobie pielęgnowania ciała. Nie należy iść dalej, niż żąda tego wystarczająca i prosta elegancja, nie dalej, niż Bóg chce. Grzeszą bowiem przeciwko niemu te, które skórę nacierają maściami, policzki plamią czerwienią, oczy przedłużają czernidłem. Nie podoba im się mianowicie twór sztuki Boga. Przez te zabiegi oskarżają siebie i ganią Stwórcę Wszechrzeczy. Ganią bowiem, gdy poprawiają i dodają, biorąc uzupełnienia od rywalizującego artysty. Jest nim diabeł. Któż bowiem polecałby zmieniać ciało, jeśli nie ten, kto i ducha ludzkiego nieprawością przekształcił? On to niewątpliwie tego rodzaju środki przygotował, żebyście wy w oczywisty sposób podnosiły rękę na Boga. To, co naturalnie powstaje, jest dziełem Boga. To, co jest wymyślone, jest pracą diabła. Jak niecną jest rzeczą do dzieł Boga dodawać wynalazki szatana. Niewolnicy nasi od naszych nieprzyjaciół niczego nie pożyczają. Żołnierze od wrogów swego wodza niczego nie żądają. Od przeciwnika bowiem tego, w którego ręku jesteś, domagać się czegoś dla korzyści jest przestępstwem. A chrześcijanin miałby doznać w czymś pomocy od złego? Nie wiem, czy mógłby dalej mieć to imię. Będzie bowiem ono należało do tego, przez którego pragnie być pouczonym. Jak dalekie jest od waszych zasad i zobowiązań, jak niegodne imienia chrześcijanina, abyście wy miały twarz pomalowaną, wy, które obowiązuje prostota pod każdym względem. Kłamać wyglądem, gdy nie wolno wam kłamać językiem, pożądać tego, co nie jest twoje, gdy otrzymujecie pouczenie o wstrzemięźliwości, popełniać cudzołóstwo wyglądem, gdy trzeba, abyście starały się o obyczajność? Wierzcie mi, błogosławione, w jaki sposób zachowacie przykazania Boga, nie strzegąc w sobie podobieństwa do Niego.
Widzę, że niektóre kobiety zmieniają włosy szafranem. Wstydzą się swego pochodzenia, że nie urodziły się ani w Germanii, ani w Galii. W ten sposób włosami zmieniają ojczyznę. Wróżą sobie źle i bardzo źle, ognistą głowę i uważają za ozdobę to, co plamią. Przecież moc substancji barwiącej przynosi szkodę włosom, a stałe działanie jakiegokolwiek płynu wyrządza szkodę mózgowi, skoro nawet żar słońca, pożądany dla ożywienia i wysuszenia włosów, jest szkodliwy. Cóż to za piękność, jeśli ze szkodą? Cóż za wdzięk, jeśli z nieczystością? Chrześcijanka włoży szafran na głowę jak na ołtarz? Cokolwiek zwykle pali się ku czci ducha nieczystego, jeśli nie jest używane w słusznych, koniecznych i zbawiennych celach, do czego jest przeznaczone jako stworzenie boskie, może być uważane za ofiarę bałwochwalczą. Pan zaś mówi: kto z was może białe włosy zrobić czarnymi, albo z czarnych białe? Przeto starają się przekonać Pana i mówią: oto z białych i czarnych czynimy płowę, przez co łatwiej osiąga się wdzięk. Próbują i z białych czarne robić te, którym żal, że dożyły starości. O lekkomyślności, wstydźcie się. Wiek upragniony niepostrzeżenie upływa. Wzdychamy do młodości, w której grzeszyliśmy. Marnujemy sposobność statecznego życia. Tak wielka głupota niech będzie daleko od cór mądrości. Im bardziej starość będzie się chciała ukryć, tym mocniej będzie się objawiać. Nieprzemijalność wasza nie zależy od młodzieńczego włosa. W tę niezniszczalność mamy się ubrać do nowego królestwa. Ona obiecuje nam niepodzielnie panowanie dobra. Dobrze podążacie do Pana, dobrze pospieszacie, by odejść z tego niegodziwego świata wy, w których oczach haniebną jest rzeczą zbliżać się do kresu życia. Cóż pomoże do zbawienia duszy tak wielka troskliwość w układaniu włosów? Dlaczego włosom waszym nie wolno odpocząć, tylko raz są podwiązane, raz rozpuszczone, innym razem podniesione w górę, potem znowu spuszczone? Jedne kobiety pragną utrzymać je w wijących się lokach, inne znów, aby wymykały się luźno i rozwiewały lekko. Prostota ta bynajmniej nie jest dobra. Prócz tego zakładacie, nie wiem jakiej wielkości, szyte i tkane peruki, raz na sposób czapki futrzanej, jakby pokrowiec na głowę i okrycie wierzchu głowy, a raz odwrotnie, w formie węzła obciążającego z tyłu kark. Cóż dziwnego, nie występuje się przeciwko pouczeniom pańskim, przeciwko wypowiedzi, że nikt nie może dodać sobie do wzrostu. Wy zaś dodajecie do waszej wagi, piętrząc na głowach jakieś koki czy węzły jak przy tarczach. Jeżeli nie wstydzicie się ogromu, to wstydźcie się brudu i nie zakładajcie na świętą i chrześcijańską głowę włosów z innej głowy, może nieczystej, a może zbrodniczej i przeznaczonej do piekła. Odrzućcie raczej z wolnej głowy całą tą niewolniczą ozdobę. Na próżno staracie się robić wrażenie przyozdobionych. Na próżno korzystacie z usług najbieglejszych fryzjerów. Bóg rozkazuje, żebyście nosiły zasłony, po to, jak sądzę, abyśmy nie oglądali głów niektórych dam. Obym i ja, najnędzniejszy w owym dniu triumfu chrześcijanin, przynajmniej pod waszymi stopami mógł podnieść głowę. Zobaczę, czy zmartwychwstaniecie z białą i czerwoną szminką, szafranem i tą objętością głowy. Czy aniołowie podniosą w obłoki naprzeciw Chrystusowi kobiety tak wymalowane? Jeśli te rzeczy w tym życiu są dobre i odnoszą się do Boga, wtedy również będą towarzyszyły zmartwychwstającym ciałom i znajdą w nich swoje miejsce. Ale tylko wolny i czysty duch i ciało mogą zmartwychwstać. Potępione jest przeto to, co w duchu i ciele nie zmartwychwstaje, ponieważ nie pochodzi od Boga. Trzymajcie się dzisiaj z dala od skazanych, abyście się ukazały teraz takie w oczach Bożych, jakimi się wówczas ukażecie. Oczywiście teraz ja, jako mężczyzna i wróg kobiet z racji różnicy płci, odpędzam je od ich spraw. Czy i nam nie zabrania się pewnych rzeczy ze względu na potrzebę zachowania powagi z powodu czci należnej Bogu? Przecież i mężczyznom na skutek skażenia natury wrodzona jest chęć podobania się kobietom, jak i kobietom w stosunku do mężczyzn. I nasza płeć uznaje właściwe sobie sztuczne zabiegi dla podnoszenia piękności. Ścinanie brody, przycinanie w koło, wyskubywanie, robienie przedziałka we włosach i staranne farbowanie, usuwanie pierwszej siwizny oraz usuwanie za pomocą maści używanej przez kobiety puszku na całym ciele i wygładzanie pozostałych części ciała jakimś ostrym proszkiem. Wreszcie przy każdej okazji radzenie się lustra, niespokojne weń spoglądanie. A przecież skoro człowiek poznał Boga i wyzbył się chęci podobania się, dzięki uwolnieniu się od zmysłowości, wszystkie te rzeczy jako niepotrzebne i wrogie obyczajności są odrzucane. Gdzie bowiem jest Bóg, tam jest też obyczajność, tam i stateczność, jej podpora i towarzyszka. W jaki sposób będziemy zachowywać obyczajność bez jej narzędzia, to jest bez stateczności? W jaki sposób będziemy się posługiwać statecznością dla przestrzegania obyczajności, jeśli nie będziemy okazywać surowości i na twarzy, i w ubiorze, i w wyglądzie całego człowieka? Dlatego musicie tak samo dbać o odrzucanie i ograniczanie nadmiernej elegancji, jeśli chodzi o suknię i resztę obciążającego was stroju.
Cóż bowiem pomoże okazywać twarz wprawdzie uczciwą i niczym niepokrytą i godną Bożej nauki przez swoją prostotę, a inne części ciała obciążać nic nieznaczącymi głupstewkami służącymi przepychowi i przyjemności? Łatwo można poznać, jak bardzo okazałość dostarcza przedmiotu rozpuście i sprzeciwia się zasadom moralności, ponieważ w jakim stopniu podkreśla ona dźwięk naturalnego piękna, dołączając ozdoby, w takim stopniu, jeśli jej zaniechać, czyni go bez powabu i bez powodzenia, jak gdyby rozbrojonym i rozbitym, a przeciwnie, jeśli zawodzi uroda, to uzupełnia jej wdzięk, jak gdyby od siebie przychodząc w pomoc piękności. Świetność i wspaniałość stroju wytrącają z równowagi spokojny i doprowadzony już do portu umiarkowania okres życia, a powagę niepokoją pragnieniami, wyrównującymi, ma się rozumieć, przez strój nikłe powaby właściwe temu wiekowi. A więc, błogosławieni, nie bierzcie na siebie wspaniałych strojów i ozdób, jak uwodziciele i stręczyciele. Po drugie, jeśli niektórzy z was wzgląd na bogactwo, pochodzenie lub poprzednie stanowisko zmusza występować z takim przepychem, tak że czynią wrażenie, iż nie dostąpili mądrości, starajcie się ograniczać zło tego rodzaju, ażebyście pod pozorem konieczności nie używali swobody bez żadnych ograniczeń. W jaki sposób bowiem będziecie mogli wypełniać przyrzeczenie pokory, którą nasi wyznają, nie ograniczając używania waszych bogactw ani elegancji, które tak łatwo prowadzą do rozgłosu? Rozgłos zaś zwykł nie upokarzać, lecz wynosić. Czyż nie będziemy posługiwać się tym, co należy do nas, mówicie? Kto nam zabrania używać? Apostoł jednak w swoich zaleceniach upomina, abyśmy tak używali tego świata, jakbyśmy nie używali. Postać tego świata przemija, mówi, a ci, którzy kupują, niech tak postępują, jakby nie posiadali. Dlaczego tak? Ponieważ wcześniej powiedział, czas życia jest krótki. Jeśli więc poucza, że tak powinno się posiadać żony, jakby się ich nie posiadało, z powodu krótkości czasu, to cóż by sądził o tych bezskutecznych środkach próżności? Czy bowiem wielu nie postępuje w ten sposób i poświęca się wstrzemięźliwości, wyrzekając się dobrowolnie dla Królestwa Bożego tak silnego i dozwolonego popędu? Czyż niektórzy nie zakazują sobie nawet tego, co Bóg stworzył, powstrzymując się od wina i mięsnych potraw, których użycie nie jest połączone z żadnym niebezpieczeństwem czy kłopotem, lecz również w powściągliwości co do jedzenia ofiarowują Bogu pokorę swojej duszy? Dosyć więc i wy użyliście bogactw i rozkoszy. Dosyć uszczknęliście owoców z posagów waszych przed poznaniem zbawiennych nauk. My jesteśmy tymi, na których czas życia przypada koniec wieków. My, przed stworzeniem świata przez Boga, zostaliśmy przeznaczeni na koniec czasów. Dlatego wychowani jesteśmy przez Boga dla poskromienia i, że tak powiem, poprawienia świata. My jesteśmy obrzezaniem wszystkich, duchowym i cielesnym. My bowiem dokonujemy obrzezania w duchu i w ciele rzeczy tego świata. Bez wątpienia Bóg wskazał farbowanie wełny sokami roślinnymi i śluzem muszli, kiedy rozkazywał, by powstał wszechświat. Zapomniał polecić, by powstały purpurowe i szkarłatne owce. Bóg wymyślił wytwórnie takich szat, które lekkie i cienkie przez samą tylko cenę byłyby ciężkie. Bóg takie masy złota wydobył, w które ujmuje się i z lękiem osadza drogie kamienie. Bóg zranił uszy. Tak mu zależało na dręczeniu swego stworzenia i męczeniu dzieci niewinnych. Wtedy po raz pierwszy doznających bólu, po to, aby z tych blizn ciała przeznaczonego do żelaza zwieszały się nie wiem jakie ziarna, których partowie używają zamiast guzików przy swoich butach. A przecież nawet złoto, którego blask nas poraża, niektórym ludom, jak się czyta w literaturze pogańskiej, służy za kajdany. Tak dalece te rzeczy mają wartość nie ze swej natury, lecz dzięki rzadkości. Kiedy zaś upadli aniołowie, którzy i same surowce odkryli, wprowadzili sztuki, wtedy staranność wyrobu w połączeniu z rzadkością materiału podniosła wartość rzeczy, a przez to wzbudziła u kobiet namiętną chęć posiadania. A jeśli ci sami aniołowie, którzy i surowce, i środki podniety odkryli, mam na myśli złoto i szlachetne kamienie, nauczyli ich obróbki, pokazali także m.in. henne i środki barwienia wełny, zostali potępieni przez Boga, jak Henoch podaje, to w jaki sposób będziemy się podobać Bogu, jeżeli cieszyć się będziemy rzeczami pochodzącymi od tych, którzy z tego powodu ściągnęli na siebie gniew i karę Bożą? Załóżmy więc, że Bóg to przewidział i pozwolił, żeby Izajasz nie pomstował na żadną szatę z purpury, żadnej fryzury damskiej nie odrzucił, nie ganił żadnych małych półksiężyców, to jednak nie możemy pochlebiać sobie jak poganki, uważając Boga tylko za stwórcę, a nie za stróża swoich stworzeń. O ileż bowiem korzystniej i ostrożniej będziemy postępować, jeżeli przyjmiemy, że wszystko to przez Boga zostało wtedy przewidziane i wydane na świat, ale po to, żeby istniało jako okazja do wypróbowania posłuszeństwa Jego sług, aby przez swobodę w używaniu wyszły na jaw dowody umiarkowania. Czyż mądrzy ojcowie rodzin celowo nie dają sługom swoim i nie dozwalają pewnych rzeczy, aby przekonać się doświadczalnie, czy i jak będą korzystać z rzeczy dozwolonych, czy uczciwie, czy z umiarkowaniem?
O ile zatem chwalebniej postępuje ten, który całkowicie zachowa powściągliwość i pobłażliwości Pana będzie się lękał. Tak więc i apostoł mówi, wszystko jest dozwolone, ale nie wszystko jest pożyteczne. Ten, kto będzie bał się rzeczy dozwolonych, o ileż łatwiej będzie się lękał niedozwolonych. Jaki wy właściwie macie powód, by pokazywać się przyozdobiony, chociaż jesteście odsunięty od tego wszystkiego, co takiego stroju wymaga? Wy przecież nie odwiedzacie świątyń, nie domagacie się widowisk, ani nie znacie świąt pogańskich. Z powodu bowiem tego rodzaju spotkań i dlatego, by oglądać innych i dać się im oglądać, wszelki przepych wynosi się na ulicę, po to, ażeby albo zbytek mógł sobie używać, albo pycha się chełpić. Wy zaś nie macie żadnych innych powodów do wychodzenia, tylko poważne. Albo odwiedza się jakiegoś chorego wśród współwyznawców, albo spełnia się ofiarę mszy świętej, albo wygłasza się słowa Boże. Każde z tych zajęć jest czynnością poważną i świętą, która nie potrzebuje ubioru niezwykłego, ozdobionego i swobodnego. Ale jeśli was wołają do pogan przymusowe więzy przyjaźni czy obowiązków, to dlaczego nie występujecie odziane w waszą zbroję, tym bardziej, że idziecie do obcych w wierze? Niech będzie różnica między służebnicami Boga i szatana, ażebyście były dla nich przykładem, aby budowały się wami, aby, jak mówi apostoł, był uwielbiany Bóg w waszym ciele. Jest uwielbiany w ciele przez czystość, a więc i przez ubiór odpowiedni dla czystości. Lecz niektóre kobiety mówią, jeśli byśmy usunęły coś z naszego dawnego ubioru i ozdób, czy przez nas nie zniesławiłaby się nasza religia? Nie odsuwajmy więc od siebie także dawnych wad. Miejmy te same obyczaje, skoro mamy i tą samą powierzchowność, a wtedy rzeczywiście poganie będą złorzeczyć religii. Wielkie to bluźnierstwo, jeśli o którejś mówi się, odkąd została chrześcijanką, biedniej chodzi ubrana. Będziesz się bała wydawać biedniejszą, odkąd stałaś się bogatsza i brudniejszą, odkąd stałaś się czystszą? Czy chrześcijanie powinni postępować według upodobania pogan czy Boga? Miejmy to jedynie pragnienie, abyśmy nie byli powodem słusznej nagany. O ileż więcej zasługujecie na nagane wy, które zwiecie się kapłankami czystości, a na wzór bezwstydnych kobiet chadzacie ozdobione i umalowane. Niemniej odnosi się to do najnieszczęśliwszych ofiar publicznej rozpusty. Chociaż pewne prawa wykluczały je ze stroju kobiet zamężnych i matron, to z pewnością zepsucie wieku wzrastające z każdym dniem zrównało je z co zacniejszymi kobietami, że aż trudno rozróżnić. Tymczasem nawet Pismo mówi o stręczycielstwie piękna, jako zawsze łączącym się i związanym z nierządnym ciałem. To silne miasto, które góruje nad 7 wzgórzami i 10 wodami, skoro zasłużyło sobie u Boga na nazwę nierządnicy, zostało wyposażone strojem równorzędnym swojej nazwie. Rozsiadło się w purpurze, szkarłacie, złocie i drogich kamieniach. Jakże niegodziwe są te rzeczy, bez których nie mogła się obejść kobieta przeklęta i nierządnica. Tamar dlatego w mniemaniu Judy zdała się oczekiwać zysku, ponieważ umalowała się i wystroiła do tego stopnia, kryła się pod zasłoną, jakością stroju udając ladacznicę, iż sprawiła, że pożądał jej jak ladacznicy i zaoferowawszy korzyść materialną nakłonił ją do czynu nierządnego. Z tego wynika taka nauka, że trzeba się strzec wszelkimi sposobami przed schadzkami, a także i przed bezwstydnym prowokowaniem. Dlaczegoż bowiem niewinność czystej duszy ma się splamić podejrzeniem ze strony drugiego człowieka? Czy odwrócę się od oczekiwań, jakie ma wobec mnie? Dlaczego mój strój nie zapowiada moich obyczajów, aby dusza poprzez posłuch nie otrzymała ran od bezwstydności? Z pewnością można sprawiać wrażenie wstydliwej, oczywiście na bezwstydnym. Może któraś odpowie, niepotrzebne mi jest uznanie ze strony ludzi, nie szukam bowiem świadectwa ludzi. Bóg widzi moje serce. Wszyscy wiemy o tym, bylebyśmy mieli w pamięci to, co on sam powiedział przez apostoła. Niech się okaże uczciwość wasza wobec ludzi. Dlaczego, jeśli nie po to, aby zło nie miało do was zupełnie dostępu, albo po to, abyście były dla złych ludzi przykładem i świadectwem? Cóż oznacza także, niech świecą wasze uczynki? Dlaczego też nazywa nas Pan światłem świata? Dlaczego porównał nas do miasta leżącego na górze, jeśli nie świecimy w ciemnościach i nie wynurzamy się spośród zatopionych? Jeżeli swoją lampę ukryjesz pod korcem, to ciebie opuszczoną w ciemnościach z konieczności wielu potrąci. To, co czyni nas światłem świata, to są oczywiście nasze dobre uczynki. Dobro natomiast, o ile jest prawdziwe i pełne, nie lubi ciemności. Daje się chętnie oglądać, a nawet raduje się z pochwał odnoszących się do niego. Chrześcijańskiej wstydliwości nie wystarcza to, że istnieje, lecz chce być widzianą. Taka winna być jej pełnia, aby z duszy na ubiór spływała i rozlewała się z sumienia na zewnątrz, aby z zewnątrz oglądała jakby swoje wyposażenie, które nadaje się do utrzymania wiary na zawsze. Trzeba bowiem stronić od rozkoszy, których miękkością i niestałością siła wiary może ulec osłabieniu. Nie wiem zresztą, czy ręka przyzwyczajona do tego, by otaczały ją bransolety, zniesie odrętwienie w twardym łańcuchu. Nie wiem, czy noga przywykła do bransolet da się przywiązać do pęt. Obawiam się, że szyja obwieszona sznurami pereł i szmaragdami nie zostawi miejsca dla miecza.
Dlatego, błogosławiony, rozmyślajcie o rzeczach trudnych do zniesienia, a nie odczujemy ich. Porzućcie rozrywki, a nie będziecie do nich tęsknić. Stójcie przygotowane na każdą przemoc, nie mając nic, czego bałybyście się zostawić. To są przeszkody naszej nadziei. Odrzućcie ziemskie ozdoby, jeśli pragniecie niebieskich. Nie kochajcie złota, w którym napiętnowano już pierwsze przestępstwa ludu Izraela. Powinnyście nienawidzić tego, co zgubiło ojców, co jest czczone przez odstępujących od Boga. Już wtedy było pokarmem dla ognia. Zawsze zresztą, a szczególnie teraz, życie chrześcijan upływa nie pod znakiem złota, lecz żelaza. Przygotowuje się strój dla męczenników, aniołowie jako posłańcy są oczekiwani. Wystąpcie więc ozdobione farbami i kosztownościami proroków i apostołów, biorąc biel od prostoty, czerwień od wstydliwości, mając oczy umalowane skromnością, a usta milczeniem. W uszy wkładajcie słowa Boże, a na karku miejcie nałożone jarzmo Chrystusa. Poddajcie głowę mężom waszym, a będziecie dosyć ozdobione. W ręce weźcie wełnę, nogi utwardźcie w domu i wówczas będą się bardziej podobały niż w złocie. Ubierzcie się w jedwab sprawiedliwości, w len świętości i purpurę czystości. Kobiety tak wystrojone spotkają się z miłością ze strony Boga.